takich właśnie chwilach nieraz marzymy. Ukryty w zieleni staw, cisza i pełne emocji czekanie na rybę. Uroków tych i innych jeszcze dostarcza na co dzień mieszkańcom miast śląskich Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Spojrzenie z góry pozwala ocenić rozległość zielonej przestrzeni. Oaza zieleni wpisana w przemysłowy pejzaż, pod niebem niskim od dymu i pyłu, otoczona żarem pieców hutniczych i lasem kominów. Dwadzieścia pięć lat temu ognisty żużel krzepł tutaj w chałdy, a przestrzeń tworzyły wyrwy, glinianki, zawalone bieda szyby, bagna. Bogactwo stali rosło, przyroda ginęła. Oto zapis fotograficzny z tamtych lat. Niedzielne popołudnie w Dolinie Szwajcarskiej. Grudnia 1950 roku Wojewódzka Rada Narodowa zdecydowała. Między Katowicami, Siemianowicami i Chorzowem powstanie park. Ślązacy entuzjastycznie poparli decyzję. Do pracy stanęli wszyscy, starzy i młodzi. Ich wysiłek mierzyły dziesiątki tysięcy roboczo godzin czynów społecznych. 610 hektarów, wysypisko śmieci, bagna i pozostałości chałd stały się terenem budowy. Pierwsze przekazane zostały kręgi taneczne, a po nich, znając zainteresowania Ślązaków, odgadnąć chyba. O takich właśnie chwilach nieraz marzymy. Ukryty w zieleni staw, cisza i pełne emocji czekanie na rybę. Uroków tych i innych jeszcze dostarcza na co dzień mieszkańcom miast śląskich Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Spojrzenie z góry pozwala ocenić rozległość zielonej przestrzeni. Oaza zieleni wpisana w przemysłowy pejzaż, pod niebem niskim od dymu i pyłu. O takich właśnie chwilach nieraz marzymy. Ukryty w zieleni staw, cisza i pełne emocji czekanie na rybę. Uroków tych i innych jeszcze dostarcza na co dzień mieszkańcom miast śląskich Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Spojrzenie z góry pozwala ocenić rozległość zielonej przestrzeni. Oaza zieleni wpisana w przemysłowy pejzaż, pod niebem niskim od dymu i pyłu, otoczona żarem pieców hutniczych i lasem kominów. Dwadzieścia pięć lat temu ognisty żużel krzepł tutaj w chałdy, a przestrzeń tworzyły wyrwy, glinianki, zawalone bieda szyby, bagna. Bogactwo stali rosło, przyroda ginęła. Oto zapis fotograficzny z tamtych lat. Niedzielne popołudnie w Dolinie Szwajcarskiej.
20 grudnia 1950 roku Wojewódzka Rada Narodowa zdecydowała. Między Katowicami, Siemianowicami i Chorzowem powstanie park. Ślązacy entuzjastycznie poparli decyzję. Do pracy stanęli wszyscy, starzy i młodzi. Ich wysiłek mierzyły dziesiątki tysięcy roboczo godzin czynów społecznych. Ulubione Ślązaków zakątki to parkowe łączki, alejki sprzyjające spotkaniom, a także ścieżki podniebne kolejki linowej, zwanej tu Elką. Miliony kwiatów. Tysiące drzew, ponad 2 miliony krzewów, wiele hektarów trawników i największe w Polsce rozarium, a w nim kolekcja 400 odmian róż, wśród których nowości hodowlane z kraju i z... O takich właśnie chwilach nieraz marzymy. Ukryty w zieleni staw, cisza i pełne emocji czekanie na rybę. Uroków tych i innych jeszcze dostarcza na co dzień mieszkańcom miast śląskich Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Spojrzenie z góry pozwala ocenić rozległość zielonej przestrzeni. Oaza zieleni, wpisana w przemysłowy pejzaż, pod niebem niskim od dymu i pyłu, otoczona żarem pieców hutniczych i lasem kominów. Dwadzieścia pięć lat temu ognisty żużel krzepł tutaj w hałdy, a przestrzeń tworzyły wyrwy, glinianki, zawalone bieda szyby, bagna. Bogactwo stali rosło, przyroda ginęła. Oto zapis fotograficzny z tamtych lat. Niedzielne popołudnie w Dolinie Szwajcarskiej. Grudnia 1950 roku Wojewódzka Rada Narodowa zdecydowała. Między Katowicami, Siemianowicami i Chorzowem powstanie park. Ślązacy entuzjastycznie poparli decyzję. Do pracy stanęli wszyscy, starzy i młodzi. Ich wysiłek mierzyły dziesiątki tysięcy roboczo godzin czynów. Taką inwestycją rekreacyjną Wojewódzkiego Parku Kultury i na najwyższym punkcie jako placówka oświatowa. Od 1955 roku panoramę parku zdobi kopuła planetarium i obserwatorium imienia Mikołaja Kopernika. Planetarium wyposażone w nowoczesną aparaturę z ekranem o powierzchni 1000 m2 popularyzuje wiedzę o kosmosie i Ziemi w 16 językach. Rocznie zwiedza planetarium 250 tysięcy osób. Dzikie zakątki, jakich tu wiele, to dla przyrodników warsztat badań i sceneria nieoczekiwanych, romantycznych przygód.
galeria rzeźby plenerowej, bogata w interesujące eksponaty, prace śląskich plastyków. Wojewoda katowicki, generał Ziętek, chętnie odwiedza park, by ocenić wielkość społecznych dokonań, których sam był inicjatorem. I pomyśleć, tylko 25 lat dzieli nas od tamtych czasów. W każdą niedzielę i święta tereny festynowe są stałym miejscem wielu imprez, koncertów, pokazów i występów artystycznych. Najbardziej popularne to dwudniowy festyn towarzyszący świętu Trybuny Robotniczej oraz pokazy zespołów amatorskich związków zawodowych w czasie Zielonego Karnawału w dniu święta 22 lipca. Nie tylko Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku dawać będzie ludziom wytchnienie i pozwoli im na niezapomniane podróże w zielone gęstwiny. Wokół, w szerokim kręgu, za plecami hut i kopalń, okrążając miasta i osiedla, powstaje gigantyczny leśny pas ochronny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Bujny pas zieleni, dopełnienie parku, harmonijne zespolenie miejsc pracy z miejscami odpoczynku.